Siemanko, tu Marek Biedrzycki, zespół Efekt. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam teraz taką chwilę, bo troszeczkę w trasie jestem sobie, jadę do naszej ukochanej stolicy Warszawki. I pomyślałem sobie, że to jest dobry moment na to, żeby coś tam komuś przekazać. Ogólnie chciałem powiedzieć, że już ruszył mój kurs na temat pozycjonowania wideo w serwisie YouTube. Tam gdzieś zaproponowałem jakieś 4 opcje z różnymi wariantami do wyboru, do koloru, może komuś to się spodoba. Po tym materiale wideo a propos YouTube'a, no, nie ukrywam, że zasypywany jestem różnego rodzaju pytaniami, ofertami, cudami, tego typu rzeczami. I chcę Wam powiedzieć kilka istotnych rzeczy, żebyśmy się doskonale rozumieli. Powiem tak, dużo osób zobaczyło taką aplikację, którą ja tam gdzieś tam używam, ona się nazywa VidIQ, do pokazywania tego SEO i stwierdziło, że to dzięki temu gdzieś tam jest cały ambaras. No niestety nie, dzięki tej aplikacji to wy nic nie zrobicie. Ewentualnie możecie tylko podejrzeć u kolegów w konkurencji, co się dzieje, tak, z ciekawości czystej. Natomiast są jakby inne narzędzia do tego, żeby te nasze materiały wyglądały lepiej w wyszukiwarce. Ludzi, którzy już gdzieś tam ten kurs dorwali, dostali, a nie ukrywam, że już jest ich sporo, wiedzą, o czym mówię. Więc jakby to, co tam pokazałem w tym materiale wideo, to po prostu też miało zadanie troszeczkę na waszą psychikę zadziałać. Że coś jest nie tak, że coś tam złego się dzieje. Druga sprawa, kolejne częste pytania, ile z tego wyświetleń może być? Może być bardzo dużo i może nie być nic. Dlaczego? Dlatego, że to nie są wyświetlenia. To jest wysokość wyszukiwarce, czyli chodzi o to, że pozycjonowanie polega na tym, żeby wyszukiwarka Ciebie dobrze indeksowała, żeby Twoje materiały były wysoko na listach wyszukiwania. I może się pojawić jakby rozczarowanie, że no ale jak to, ja tutaj myślałem, że jak to wszystko poogarniam, to automatycznie tych wyświetleń będę miał Bóg wie nie ile. Oczywiście, jesteś jakby to przekłada się na liczbę wyświetleń, natomiast nie wprost proporcjonalnie. Dlaczego? Dlatego, że co z tego, że jeżeli jesteś w wyszukiwarce, co z tego? No jesteś wysoko na przykład, ale ludzie wchodzą w Twój materiał, bo widzą go, im się prezentuje, pokazuje, ale wchodzą w niego i co? Jak myślicie? Gdzie jest problem? Patrzą, że jest shit, gówno, dno i wodorosty, ewentualnie czują się gdzieś tam tym materiałem rozczarowani, albo trafili przypadkowo, nie wiem, i po prostu wychodzą. I co z tego, że ktoś wszedł? A Wy tego wyświetlenia nie macie, bo on tu tam przynajmniej musi 30 sekund u Was pozostać. Więc też ja nie biorę odpowiedzialności za Wasze materiały. Co kto tam stawia, co kto robi. Ja mogę wziąć odpowiedzialność za pozycję w wyszukiwarce. Tak, mam patent, mam sposoby, wiem jak to zrobić, mogę się podzielić. Będziecie wysoko w wyszukiwarce, ale to, jaki będziecie mieli czas, w jakim świetle Was postawi YouTube, zależy tylko i wyłącznie od Was, od Waszej kreatywności, od jakości Waszego materiału. Jeżeli Wasz materiał przyciągnie widza w postaci takiej, że zostanie i ten watch time, który jest cholernie ważny w tym, że proponowane przygarną Was, opcje proponowane będzie dla Was, to wpływa jakby na Waszą popularność. Jeżeli nie masz dużego watch time'u, jeżeli ktoś wchodzi, wychodzi, automatycznie Ty tracisz reputację w oczach YouTube'a. Dobrze, jak ktoś tam dłużej troszeczkę zostanie, to gdzieś tam jakieś wyświetlonko się dzięki temu złapie, reklama się wyświetli, jakieś tam parę groszy wpadnie. Ale jeżeli Wasz materiał jest nieatrakcyjny, niefajny, no nie oczekujcie, że ludzie będą w to wchodzić. Ludzie będą wchodzić, zatrzymają się na chwilę, popatrzą, coś skomentują, że im się spodoba, bo my, pozycjonując materiał, kierujemy go do konkretnego widza. Konkretny widz dostanie info, że pod tym hasłem, które on szuka, jest coś, co mogłoby go zainteresować.
jest coś, co mogłoby go zainteresować. I my jakby mu to podstawiamy, on w to wchodzi, natomiast jeżeli go to nie interesuje i on w czasie krótszym niż 30 sekund spieprza stamtąd po prostu, wychodzi, zamyka. Jeszcze jak przełączy na inny materiał wideo, to jeszcze pół biedy. Pół biedy, on zostaje na platformie. I YouTube u was nie skasował tych reklam, forsy, ale u kogoś innego tą forsę skasował. Więc jakby tu jeszcze nie macie tak do końca przerąbane. Przerąbane macie wówczas, gdy ten widz opuszcza platformę. Że to wasz film, wasz materiał spowodował to, że on zamknął YouTube'a, wyszedł stamtąd. Nie ma go. Nie siedzi, reklam nie ogląda, nie klika w te reklamy, nie da dla YouTube'a 5 zł zrobić. 5 zł, złamanego grosza nie da zarobić. Tu jest problem. Druga sprawa, bardzo ważna. Dużo młodych się odzywa, ludzi. YouTube od nowego roku politykę zmienił swoją reklamową, jeżeli chodzi o monetyzację. Trzeba mieć przynajmniej 1000 subskrypcji, żeby włączyć monetyzację. I teraz sobie zadajcie podstawowe pytanie. Czy te kanały, które nie mają włączonej monetyzacji, YouTube będzie faworyzował względem tych kanałów, które mają włączoną monetyzację? Jak myślicie? No dupa, nie będzie ich faworyzował. Nie ma takiej opcji. Kogo on będzie faworyzował? Kogoś, kto ma włączoną monetyzację, kogoś, kto jest partnerem biznesowym, kogoś, kto daje im pieniądze do zarabiania, kogoś, kogo materiały wyświetlają się, na nich są reklamy, ten ktoś zarabia pieniądze, YouTube bierze swoją bekę, ochłap tam odrzuca dla nas. W cudzysłowie ochłap oczywiście. Więc niech się młodzi, albo ci, którzy zaczynają, albo ci, którzy nie mają jeszcze takiej ilości subskrypcji, no bo nie robili z tym nic, nie pracowali, nie starali się do subskrybentów w jakikolwiek sposób przekonać tego widza, żeby on ten kanał zasubskrybował, nie potrafili w jakiś sposób do tego widza dotrzeć, no bo teraz niech nie mają pretensji, że ich kanał nie jest za usług proponowanych, nie jest faworyzowany przez YouTube'a. YouTube faworyzuje klienta biznesowego, z którego ma hajs. Proste jest. Bo tak samo jak wy byście poszli do jakiejś pracy i wasz szef by nie płacił. Byście pracowali dla kogoś, kto wam nie płaci? A mieli do wyboru inną robotę, w której wam ktoś płaci. Co wybieracie? Płatną opcję. Tak samo YouTube. On bierze tych i tych promuje, z których ma pieniądze. Z których ma pieniądze. I tam też są stawki podzielone. Bo załóżmy, do 50 tysięcy subskrypcji jakaś tam jest stawka reklamowa. 100 tysięcy subskrypcji jakaś tam stawka reklamowa. Od 100 tysięcy do iluś tam jest kolejna stawka reklamowa. Czyli jak masz tych subskrypcji więcej, ta twoja stawka reklamowa ulega zmianie. To nie są duże zmiany, to są 1%, 2%. Ale jak są kanały, które kasują każdego miesiąca, przepuśćmy 50, 100 tysięcy złotych, to ten 1% czy 2% w skali miesiąca robią już jakąś różnicę. Robią już jakąś różnicę, więc jakby trzeba dążyć do tego, żeby włączyć monetyzację, natomiast nie kupujcie lewych subskrypcji, bo nawet ostatnio była akcja taka, że YouTube przez jakiś czas zamrażał nasze subskrypcje, wszystkie po kolei, moje, twoje, wasze, czyjeś tam, i sprawdzał, które są fikcyjne. I powiem wam jedną rzecz, zauważyłem, że dużo moich kolegów, koleżanek i innych takich wynalazków, które gdzieś tam mam zasubskrybowanych, obserwuję, interesuję się, nawet jednego z moich klientów, pozbawił dużej liczby subskrypcji. U mnie tam spadło raptem może 30. Ale to wynikało z czego, wam powiem? Z tego, że YouTube szukał fikcyjnych subskrypcji. Fikcyjny, dlatego że on tymi stawkami reklamowymi raz, że musiał się dzielić, dwa, że ten zasięg nie był już taki ok, bo ludzie sobie te subskrypcje dokupowali, chcąc sobie monetyzację włączyć. Dużo ludzi właśnie brakowało im. Przypuśćmy tam, nie wiem, mieli 100 subskrypcji i chcieli już monetyzację. Włącza to sobie 900 dokupili, albo tam z 1000. I poszło. I oni zrobili przeszukiwanie, research wśród tych kanałów, żeby sprawdzić, czy te subskrypcje są prawdziwe. I większej części, mniejszej części, komuś tam gdzieś tam upieprzyło tych subskrypcji. I to bardzo dużo, co niektórym. I potem jest rozczarowanie. Załóżmy, mi odjęło tam ileś tych subskrypcji, natomiast też jakie subskrypcje były odjęte. Takich kanałów, które były już nieaktywne, które tam gdzieś ktoś przez ostatnie, przypuśćmy, no nie wiem jak to działa, tak mogę podejrzewać, około 10 miesięcy nie logował się na te kanały, nie był jakiegoś kontaktu, bo często zdarza się, że po prostu ktoś miał jakieś konto, zapomniał hasła, przepadło, założył sobie inne, na inne hasło, tamte kogoś zasubskrybował, tamte konto było nieaktywne, YouTube te kanały skasował.
skasował je, co z tym wiąże się, automatycznie zniknęła subskrypcja z tego kanału, bo ten kanał już nie istnieje. Więc poznikały subskrypcje. Tym, których tych subskrypcji zginęło tam paręnaście, parę dziesiąt, no to jest spoko i jest jakby wszystko w granicach rozsądku. Natomiast niektórym poginęło parę tysięcy. Parę dziesięć tysięcy. W sumie można zadać pytanie w takim razie, skąd te kurde cuda tam się wzięły. Ja wiem skąd. Z dupy. Hindusy tam siedziały, jakieś kurde Arabusy, jakieś takie inne cudawianki, Pakistan jakiś Afryka, Brazylia, nie wiadomo co. Lewizna po prostu, no po prostu, lewizna, bo sobie ktoś chciał dostać srebrny przycisk na przykład, albo tego typu rzeczy. Albo ktoś ma powyżej 100 tysięcy już subskrypcji i srebrnego przycisku mu jeszcze nie dali. Ciekawe czemu, nieważne, dupie z tym. No, więc takie to są demagogie na temat tego YouTube'a. Tutaj będziecie mieli sobie odnośnik, żeby wejść, kliknąć w te kursy. Tam są cztery opcje. Jest kurs z promocją, z premierą. Ja go już, załóżmy, ktoś kupuje sobie taką opcję i dostaje pomoc w premierze, czyli wszystkie takie opisy, backlinki, jeszcze dodatkowo w gratisie oczywiście tam jest napisane, tak? Tak to sobie obmyśliłem. Dodatkowe miejsca na playlistach. To są moje playlisty i nie ukrywam, co muszę powiedzieć, bardzo ważną rzecz. Jak ktoś sobie wejdzie w analitykę YouTube'a, zauważy jedną dość istotną, wspólną kwestie. Skąd pochodzą wyświetlenia? Skąd? Źródła wyświetleń. Jest taka tam zakładka. Pierwsze to są proponowane, czyli to, co YouTube proponuje nam. Te wszystkie proponowane, czyli mamy fajny materiał, wysoki watch time, dużo wyświetleń, lajków, coś się pod tym teledyskiem, materiałem, vlogiem, blogiem dzieje, czy inną pierdołą. On to proponuje. On to proponuje. To są proponowane. Druga bardzo ważna rzecz to są playlisty. Playlisty. I przypuśćmy, że no moje playlisty wyświetlają się w ciągu miesiąca około 800 tysięcy razy, z tego co pamiętam ostatnio było około 800 tysięcy razy. Czyli jeżeli dostaniesz się w tego typu playlisty, no to część tych wyświetleń automatycznie, kawał tego schabu przypadnie dla Ciebie. Ja nie mówię, że to będzie nie wiadomo co, natomiast trzeba sobie wziąć spokojnie od 1 do 2% z tej sumy, że może wpaść. Jeżeli to będzie wysoko na liście, może wpaść. Kolejną opcją, którą tam zaproponowałem, jest opcja z audytem. Dużo ludzi pyta, co to ten audyt jest? O co tutaj chodzi? Na czym polega audyt? Audyt polega na tym, że wysyłacie link do kanału, który ma być sprawdzony. Ja prawnym okiem i oczywiście takim narzędziem analitycznym, które posiadam, taki audyt robię. Co z tego audytu wynika? Macie od razu czerwono na białym napisane, gdzie leży problem w waszym kanale, dlaczego słabo zarabia, dlaczego słabo jest w rankingach, co zrobić, czyli czy tagi, czy opisy, na czym się skupić, czy na miniaturach, czy na jakości wideo, na rozdzielczościach, na adnotacjach, na innych elementach, które mają wpływ. Dostajecie od razu info. Zrób to i to, i to, i tamto, bo tu ci kuleje. Bo można, załóżmy, wziąć opcję kursu bez tego. No oczywiście jest w jakiś sposób tańsza. Natomiast no, wiesz jak co robić. Natomiast no, jakby nie wiesz na czym się skupić w pierwszej kolejności. Czy zająć się tym, czy tym, czy tym, co przyniesie największy skutek. Po tym audycie od razu masz informację, że w pierwszej kolejności zajmij się tym, bo tutaj najbardziej leży, to ma największy wpływ. Potem weź się za to, za tamto, a tamtą pierdolą zajmij się na samym końcu, bo ona ma jakiś wpływ, ale najmniejszy. Czyli dzięki temu audytowi od razu macie informację, że w ciągu jakiegoś tam krótkiego czasu ogarniacie temat w miarę szybko, nauczycie się optymalizować te swoje pliki, te swoje materiały i ten kanał szybciej ruszy, szybciej skoczy. Teraz wiecie co, ja tutaj wrzucę materiał mojego klienta, którego właśnie pozyskałem, jednego z klientów, którego pozyskałem po emisji tego materiału, 3 dni mojej roboty. Nie ukrywam, że draftem 10% ruszyłem, 10% tego, co tam było. Natomiast skupiłem się na elementach najważniejszych, które tam leżały. Teraz będzie ten zrzut. Zerknijcie sobie, zobaczcie, co się działo przez długi okres czasu i nagle, jak poszły wyświetlenia do góry, jak subskrypcje poszły do góry.
widać, że te działania naprawdę mają dobry skutek. Bardzo dobry skutek odnoszą. Tylko jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Dobrej jakości materiały, w dobrej rozdzielczości nasze materiały muszą być. Ciekawa miniatura, która przyciągnie widza. I kolejna sprawa, ten materiał nie może tego widza odrzucać. Bo co z tego, że będzie zrobiona robota, że będziesz wysoko w tej wyszukiwarce, jak ten widz wbija, mówi syf, dno, wychodzę, zamykam, nie masz wyświetleń. I potem powiesz, ten Biedrzycki to pierdoli głupoty, ja tu myślałem, że będę miał miliony, a tu nie ma. No ale co ty myślisz, że ktoś będzie patrzył na twoje zdjęcie i słuchał jakieś kurde średniej jakości utworu? No nie, no żeby nie było, ja tam do nikogo nie piję, to była taka luźna myśl w tym momencie. Chodzi o to, że załóżmy, jeżeli przykład doskonały. Dlaczego, przypuśćmy, rzucane remiksy, które mają jakieś zdjątko i nawet tam coś się rusza, lata, jakaś jest tam animacja delikatna zrobiona, mają znacznie mniej wyświetleń od teledysków. Od teledysków. Dlaczego? To nie jest tak, że mniej osób na nie wchodzi, bo osób wchodzi bardzo dużo na to. Tylko chodzi o to, że widzą, że to nie teledysk, ja tu nic ciekawego nie zobaczę, bo w teledysku to widz patrzy, że o, tam coś się będzie działo, u, tu jest ładna dziewczyna, popatrzy na nią, u, tu tam coś fajna fura, popatrzy na nią, o, ten koleś ma zajebistą marynarkę, popatrzę, jak to wygląda, kurde, może też sobie taką kupię. Coś nas przyciąga, żeby dalej to oglądać. Tam zdjęcie, nic się nie dzieje. Dobra, nie patrzymy. Ludzie są wzrokowcami. Dlatego jakby teledyski, nawet słabe teledyski, dużo bardziej przyciągają widza i mają tych wyświetleń więcej, z tego względu, że ten widz poświęci więcej niż te 30 sekund na to, żeby ten materiał zobaczyć. I to wyświetlenie nam odhaczy. Tą reklamkę nam odhaczy. No fakt, jeżeli to jest słabe, nieciekawe, no to on po przypuśćmy minucie to porzuci. I czy czas oglądania będzie około minuty, minuta z haczykiem, to jest czas bardzo słaby i niech ktoś nie liczy, że jak będzie miał czas oglądania materiału poniżej 2 minut, to YouTube będzie go dobrze promował. Jeżeli chcesz, żeby YouTube Ciebie promował, to Twój czas oglądania musi być powyżej 2 minut. I tu kurde grubo powyżej 2 minut. Więc się nie dziwcie, że macie czas minuta 30, minuta 40, minuta nawet 50, i was proponowanych za bardzo nie ma, wyświetleń za bardzo nie ma. Skąd są największe wyświetlenia? Z proponowanych. To, że oglądam sobie coś, a następny klip jest mój, twój, czyjś tam. Czy w tej kolumnie po prawej stronie, którą widzimy. Ewentualnie jak oglądamy ze smartfona klipy bezpośrednio pod naszym teledyskiem, które tam sobie jak scrollujemy, to je widzimy. To są właśnie proponowane. To algorytm YouTube'a na podstawie popularności te materiały wybiera. Na podstawie popularności, no i ewentualnie naszych zainteresowań, bo tam co my wpisujemy, co my wyszukujemy, jakie materiały nas interesują. To też na podstawie tego jakby jest indeksowane, ale no mówię, jeżeli interesujemy się muzyką, coś tam klubowa, disco polo, do zabawy, do imprezy, samochodu, inne bzdury, no to jakby nam podsuwa takie propozycje, a nie inne. Jeżeli byś miał krótki ten czas oglądania, no to kurde, ty tam nie będziesz, nie masz szans, żeby twoje materiały YouTube promował. YouTube promuje te materiały, które przyciągają widza na bardzo długi okres czasu. Czyli nie, że nawet twój materiał, ale on obejrzy twój. Potem przeskoczy na kolejny, twój go nie odrzucił. Twój fajny był materiał, nie odrzucił jego. I widz wchodzi na kolejny czyjś materiał i nawet jak tamten go odrzucił, to ty masz już plusa. Ty już kurde, masz takie propsy u YouTube'a, że ja pierdzielę. Bo YouTube sobie myśli, dzięki temu kanałowi, dzięki temu materiałowi ja dostałem dodatkowe tam reklamy, dodatkowa kasa wpłynęła dla mnie. Ale jeżeli przez twój kanał, przez twój materiał ten widz spieprzył z YouTube'a, zwiał, uciekł, tym samym uciekł klient dla YouTube'a, YouTube nie zarobił i mówi sobie, kurde, w dupie z tym materiałem, on tylko ludzi odstrasza, nie, gonię go, nie promuje, nie pokazuje, nie ma szans. Więc na tym to polega. Natomiast róbcie fajne materiały w dobrych jakościach, przyciągajcie widza. Jeżeli robicie jakieś vlogi, to robicie delikatnie dłuższe, żeby ten watch time kanałowy swój wydłużyć. Bo też jakby YouTube postrzega Ciebie pod kątem Twojego kanału. Jeżeli kanał masz zapuszczony, jak stara kurwa Józefina, niegolona, nie myta, śmierdząca szprotem, żeby nie było, taki żart się wlezł.
no to nawet jak teraz coś wrzucisz ciekawego, to, to ty nie oczekujesz, że ten twój kanał nawet będzie od razu cię tam, ła, ja pierdzielę, masakra. Nie, bo to YouTube już twój kanał postrzega przez pryzmat tego, że ten kanał nic ciekawego sobą nie reprezentuje, nie ma co tam specjalnie pokazywać, on nie czeka na twoją premierę, on nie czeka na twoją nowość, bo YouTube też czeka, robisz premierę, robisz jakąś nowość i on widzi, kurde, na tym kanale zawsze była dobra bomba, na tym kanale zawsze coś się działo, ten kanał zawsze dla mnie dobrze zarobił, ja muszę go troszeczkę podpromować, bo dzięki niemu znowu zarobię, ja muszę go pokazać częściej, bo być może znowu, dzięki temu kanałowi, znowu będzie fajny zarobek, znowu będzie fajny zarobek, dobiję go. Ale jeżeli wasz kanał hula już od dłuższego czasu i nawet zajebisty materiał nagle u was się pojawi, to nie oczekujcie szoku, bo tego szoku nie będzie. Wy musicie kilka miesięcy popracować nad tym kanałem, wyciągnąć go z tego gówna, z tej depresji, z tej niziny, poza poziom morza i jak już będziecie nad poziomem morza, jakiś wierzchołek tej waszej góreczki będzie widać, ten wasz pik, dopiero wtedy YouTube zauważy, o ten kanał, kurde, jest coś wart, damy mu lepsze reklamy, damy mu więcej proponowanych, watch time jest fajny, ludzie oglądają, nie uciekają, nie porzucają, zajebiście, trzymamy to. Więc na tym to wszystko polega, jeśli ktoś chce jakby w temat się zagłębić, ogarnąć i przede wszystkim jakoś jeszcze dodatkowo sobie pieniądze zarobić, bo to są fajne pieniądze, nie oszukujmy się, robota jest przyjemna, sympatyczna, jak jest kanał ogarnięty, to wystarczy w miesiącu kilka godzin zerknąć sobie, coś tam pozmienić, pozmieniać, to nie jest tak, że zrobisz ogar, przepuśćmy na kanale i masz go na wieki wykwamę. Nie. Popularność zmienia się, słowa się zmieniają. W danym miesiącu to jest popularne, w innym tamto miesiącu jest popularne. Nawet tygodnie robią różnicę. Tygodnie. Na przykład to z tego, że u mnie załóżmy wczoraj było CEO setka, dzisiaj przepuśćmy wchodzę, już jest 96. Czemu? Bo się okazało, że przez noc tam jakieś dwa hasła straciły na mocy, może nie dużo, ale na tyle, że mi tam te parę punktów uciekło gdzieś. No i już muszę szukać jakichś synonimów tych haseł, które, kurde, są mocniejsze, które znowu mnie wybiją do góry, pociągną do góry. Więc taka jest to sprawa w tym wszystkim. Więc jakby podsumowując, zapraszam do brania udziału w tych kursach. Naprawdę są fajne moim zdaniem. Naprawdę dużo się z tego można dowiedzieć. Kurs trwa grubo ponad godzinę. Nie ma tam czego pierdzielenia, tam jest po prostu pokazana aplikacja po aplikacji, strona po stronie, słowo po słowie, co robić, w jakiej kolejności, od A do Z, jakich efektów można się spodziewać. Także nawet pod filmem w opisie, o tutaj, będziecie mieli link tego kursu, jakby ktoś tam zapomniał. Są 4 opcje do wyboru, można wpaść, można sobie coś wybrać. Ja też oczywiście służę pomocą, pod tym materiałem możecie zadawać pytania. Na koniec tylko proszę, że dajcie suba, jeżeli ktoś jest nowy. Daj subskrypcję, na pewno tutaj ciekawe materiały jeszcze ode mnie będą się pojawiały. Jak się ta moja gadka wam podobała, to możecie dać łapę w górę, udostępnić to gdzieś u siebie na Facebooku. Będę naprawdę bardzo, bardzo za to wszystko wdzięczny. Co powiem, do zobaczenia następnym razem, czekajcie na nowe materiały. Ja mam skończony jeden nowy numer i właśnie myślę nad teledyskiem. Już gdzieś tam z kimś nawet rozmawiałem na ten temat, żeby coś w najbliższym czasie zrobić, więc patrzcie, obserwujcie, będzie jeszcze w tym tygodniu kilka premier remixów do Instastory, także bądźcie czujni, trzymajcie się, miłego dnia, ja dam trochę gazu, pospieszę się do Warszawy na wywiad, do Polsatu, także pozdrawiam wszystkich widzów serdecznie i tych hejterów też, którzy tam czasami jadą po mnie, też was pozdrawiam, dzięki wam mam większy ruch, miłego dnia piąteczki, trzymajcie się, hejo.